to już nie jest ta formacja ludzi, którzy przed wojną studiowali Maritena, Tomis, Gruntownik, czy tak. W poniedziałek, 29 października, w sali klubowej Wadowickiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim. Pytania gościowi zadawali Mateusz Zygadłowicz i Bartłomiej Młynarczyk. Pierwsze brzmiało, jaki ksiądz ma wrażenia po zwiedzeniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II? Wrażenie, że Wadowice tak pięknieją po trochu, tak, muszą być takie eleganckie, porządne, no, turyści. Więc to jest taki proces zrozumiały, ale miły dla oka. Natomiast wrażenie tego muzeum to piorunujące. Trzeba powiedzieć, że to jest zrobione z taką mądrością, gustem, smakiem i znawstwem rzeczy, że ja tak obiegłem to tylko, żeby zobaczyć, jak to działa, ale to wymaga więcej czasu. No jest imponujące, wspaniałe muzeum i to naprawdę można być dumnym z tego. Zacznijmy może od postaci Karola Wojtyły. Bardzo byśmy prosili, jeżeli by ksiądz miły, przybliżyć nam, przybliżyć Państwu swoje pierwsze wspomnienia dotyczące Karola Wojtyły. Jak ksiądz poznał naszego przyszłego papieża? Gdyby się skończyło na tym pierwszym, to by nie było ciekawe. Pierwsze wiadomości, że istnieje taki ksiądz, miałem od mojego profesora teologii moralnej w seminarium włocławskim. Kilka razy wspominał o księdzu Wojtyle, który napisał pracę o tym, doktorską. Była to postać, która jakoś dla niego była ważna, byli przyjaciółmi, zresztą potem biskupem został ten profesor ksiądz Majdański. Więc to było pierwszy raz, kiedy usłyszałem nazwisko Wojtyły i z czymś mi się zaczęło kojarzyć. Pierwszy raz, jak go zobaczyłem, bo to w ogóle kiedy go zobaczyłem pierwszy raz w życiu, odbyła się w auli, jeszcze stara aula, taka zatłoczona, inauguracja roku, pierwsza w życiu inauguracja roku uniwersyteckiego moja. I tak taki ruch jakiś przy wejściu, się oglądają i patrzę, z tyłu wchodzi jakiś ksiądz, szuka czegoś po kieszeniach, wyciąga z kieszeni łańcuch, zarzuca sobie na głowę, dalej szuka tego piuskę i widać, że postać popularna i lubiana, tak, to właśnie Wojtyła, który się spóźnił. Po wykładzie on mnie poprosił, żebym został. Taka krótka rozmowa, pyta to, co ksiądz będzie robił. No, że w redakcji będę pracował, no, ale poza tym, co ksiądz będzie robił, młody ksiądz, to nie wiedziałem, co robić. Tam pracował ksiądz Andrzej Bardycki, który był już nie w pierwszej młodości po obozie niemieckim, tak, takie przeświadczenie. I on był kapelanem sióstr sercanych, mieszkał u tych sióstr zresztą. I jeszcze nam wykładał wtedy, nie wiedziałem, że on wykłada w takim instytucie dla zakonnic. I ja mówię, nie wiem, no może kapelanem u zakonnic. Nie zapomnę tego obrzydzenia w spojrzeniu Wojtyły. Zakonnic, młody ksiądz. Powiedział, jak się zadam do duszpasterstwa akademickiego. I to był pierwszy niezwykły dar, znaczy pierwszy, że mnie tam przyjął. To był taki dar, że ja wszedłem do parafii świętej Anny, gdzie proboszczem był też dziś kandydat na ołtarze po niego, bo jest jego proces, biskup Jan Pietraszko, wspaniały człowiek, gdzie to było takie centralne duszpasterstwo akademickie. No i potem ja już prowadziłem po latach to duszpasterstwo akademickie i to stwarzało stały kontakt z arcybiskupem, to i redakcją. Ale w każdym razie to jest trzy etapy pierwszego spotkania. Wiele osób, w zasadzie kogokolwiek pyta się ze starszego pokolenia, czy też czyta się wywiady rzeki, dokładnie pamięta, jak wyglądał ten dzień. Jak w przypadku księdza wyglądał 16 października 1978 roku? Czy tak byłem przygotowany na ten dzień, że spotkałem pana Muchę, kierowcę papieża, światło świętej Anny, i tak mówię do niego żartobliwie trochę. Mówię, panie Mucha, a co będzie, jak wybiorą naszego kardynała? A on mówi, jego ręka boska broni. Jeszcze tego już nie byłem świadkiem, ale też taka ciekawostka. Parę dni przedtem kardynał Wyszyński wygłosił do Polaków długie kazanie na temat konklawy i wyboru papieża, gdzie udowodnił w sposób niezbity, dlaczego będzie wybrany Włoch
dlaczego nie może być wybrany Polak. Po prostu kardynał Wyszyński to udowodnił w tym kazaniu. Chciał oszczędzić rozczarowań. Gość opowiadał też o represjach stanu wojennego podczas pracy w Tygodniku Powszechnym. Mówił o cenzurze i podsłuchu. W ścianie był podsłuch, a myśmy myśleli, że w lampie. Jak ktoś coś za dużo powiedział, coś mówi do lampy, panie pułkowniku, to był żart. Dziś wiemy, one tam są do tej pory. Ksiądz Adam Boniecki przez wiele lat był redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego. Stąd wiele pytań dotyczyło tego czasopisma. Redakcja przez lata cały czas się zmieniała. Co łączy pokolenie współczesnych dziennikarzy Tygodnika Powszechnego z jego pierwszą ekipą, a co jest całkowicie odrębne? Ja jestem przekonany, że te zasadnicze wartości, które leżały w samych początków Tygodnika, że one pozostają ciągle istotne. Jaka różnica między ludźmi? No, ci ludzie, którzy tworzyli Tygodnik, to byli ludzie uformowani przed wojną, wypróbowani w czasie okupacji. Sytuacja też była inna, to był taki przyczółek kościoła, to było jedyne tego rodzaju pismo, nie paksowskie, katolickie, z którego cenzura nienawidziła i nie bardzo mogła go zniszczyć, więc zatruwała mu życie, więc sytuacja też była kompletnie inna. Spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim zainaugurowało powstanie w Wadowicach klubu Tygodnika Powszechnego, którego koordynatorem jest Mateusz Zagadłowicz, a zastępcą Bartłomiej Młynarczyk. Organizatorzy tego spotkania zapowiadają, że już niebawem odbędą się kolejne spotkania i konferencje ze znanymi i ważnymi postaciami.